Witam Państwa ponownie. Dziś wybierzemy się do Bawarii, Wiednia, Paryża i Londynu, które odwiedzimy na kilka dni przed wybuchem I wojny światowej. Pójdziemy śladami mężczyzny, który uwielbiał podróżować i nauczył się trzech języków. Wydawał się panować nad wszystkim i tylko jedno pytanie nie dawało mu spokoju, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Otwieraj, wan! Otwieraj, słyszysz? Ty wresna, podła babo! Przyszedł twój koniec! Otwieraj! Nie, George! Otwieraj! Nie pozwolę ci zrobić nam krzywdy! Ty chcesz mnie skrzywdzić? Nigdy! Jesteś moim mężem i kocham cię! Nie! Próbowałaś mnie otruć! Nie zrobiłabym tego! Zrobiłaś! Wyczułem truciznę i za to cię zabiję! Idź proszę do sąsiadów, zapytaj ich! Nigdy w życiu bym tego nie zrobiła! Chcesz mnie nabrać! To ja sobie pójdę, żebyś ty mogła znowu uciec! Ta siekiera jest dość ostra, żebym wyrąbał sobie przejście! Nie! Ludzie! Na pomoc! Zabiję cię za to, co mi zrobiłaś! Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! On nas pozabija! Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Do Pacific Garden Mission dniem i nocą przychodzą najróżniejsi ludzie, począwszy od tych, którzy kiedyś byli bogaci, a teraz zostali bez środków do życia, od wykształconych po niepiśmiennych. Każdy może stać się bezdomnym. A nasza misja gotowa jest przyjąć każdego. Zapewniamy im bezpieczny nocleg, czyste ubrania i pożywne posiłki, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Dzięki hojności ludzi dobrej woli, wspierających nas finansowo, setki mężczyzn, kobiet i dzieci mogą znaleźć tu drogę do nowego życia. Bo poza pomocą materialną poznają tu również tego, który jako jedyny może naprawdę ich zmienić. I właśnie o takich przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2996 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Słyszycie? Kto tam? Przestańcie dobijać się na moich drzwi! O co chodzi? Posłuchaj, Georg Ster! Tu Gerhard, twój sąsiad! Jesteśmy tu wszyscy! Cała wioska! Jeżeli skrzywdzisz swoją rodzinę, wyłamiemy drzwi! Wejdziemy i wyciągniemy cię na ulicę! Słyszysz? Słyszę cię, Gerhard! Odejdź od moich drzwi i zajmij się swoimi sprawami! Ogień! Dom się pali! Biegnijcie po wodę! Po wodę! Bohater tej historii miał 6 lat, kiedy jego ojciec wpadł w szał i próbował zabić swoją rodzinę. Mieszkali w Bawarii, w Niemczech. To opowieść o tym, co nastąpiło po tym traumatycznym wydarzeniu. Prawdziwe świadectwo człowieka, którego nazwaliśmy John Ster, już teraz w Wyzwolonym. Piszą ze szpitala, że ojciec jest nieuleczalnie chory. To okropne, mamo. Był takim dobrym człowiekiem. Do czasu, aż wyjechał na tę straszną wojnę. Ja uczyłem się w szkole, że wojna francusko-pruska była naprawdę okrutna. Kiedy wrócił, miał zupełnie zszargane nerwy i było coraz gorzej. Do końca życia będę pamiętał tę noc, kiedy oszalał. Ja też, Hans. Ciągle słyszę, jak rąbie drzwi siekierą. Gdyby nie sąsiedzi, mógłby nas wszystkich pozabijać. A kiedy zdałaś sobie sprawę, że coś w nim pękło? Usłyszałam, że wchodzi do środka i zobaczyłam go z tą siekierą i zapytałam, co chce z nią zrobić, a on takim
obcym głosem powiedział, że ma zamiar mnie zabić. Sąsiedzi usłyszeli hałasy, dzięki Bogu. I nagle wyszedł. Zaczęli krzyczeć pożar, żeby go zmylić i to zadziałało. Wybiegł w skarpetkach i kalesonach. I pomyśleć, że biegł tak aż 6 kilometrów do wujka Fryderyka. Zwariował. Domyślili się od razu, że całkiem mu się pomieszało i odwieźli go do zakładu. Jak myślisz, co spowodowało, że się załamał, mamo? Nie wiem. Był dobrym weterynarzem, nawet jeszcze po wojnie. Ale musiał mieć jakieś straszne wspomnienia. Coś go zjadało w środku. A teraz wygląda na to, że już nie wróci do domu. Ale świetnie sobie radzisz z gospodarstwem, mamo. Dzięki twojej pomocy. Pewnie, muszę nakarmić świnie. Chcesz iść w ślady taty, Hans? To znaczy zostać weterynarzem? Nie, mamo. Chciałbym stąd wyjechać i zobaczyć świat. W przyszłym roku pojadę do Wiednia. A co będziesz tam robił? Zawsze mogę zostać kelnerem w restauracji. Rok później, w wieku 17 lat, pojechałem do Wiednia, stolicy Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wiedeń błyszczał nawet w styczniu 1905 roku. Ludzie pławili się w bogactwie i wszelkich luksusach tego świata. W tamtych czasach dla wiejskiego chłopaka, takiego jak ja, jedyną szansą na zrobienie kariery było usługiwanie arystokratom. A żeby zostać dobrym kelnerem, trzeba było czegoś więcej niż tylko czysta koszula i serwetka. Szkolenie było długie i skrupulatne. Uważaj, Ster. Przypatrz się dobrze, w jaki sposób napełniamy solniczki. Tak, proszę pana, patrzę. Sól musi dochodzić aż do tego miejsca, widzisz? No, widzę, tak staram się robić. I musi być idealnie sypka, żeby nie układała się w stosik, ale była równo rozłożona. Po to używamy małych łyżeczek. Tak, proszę pana. A potem brzeg solniczki ocieramy serwetką. To bardzo ważne, Ster. W ogóle te wszystkie drobne szczegóły są tak naprawdę najważniejsze. Dopóki ich się nie nauczysz, nie będziesz kelnerem. Uczyłem się. I szło mi całkiem nieźle. 4 lata później, w maju 1909 roku, zostałem szefem kelnerów w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Austrii. Na święta Bożego Narodzenia pojechałem do domu, do Bawarii. I jak, Hans? Podoba ci się ta praca? Pewnie, mamo. To lepsze niż karmienie świń. No, nie wiem. Nadal karmisz zwierzęta. Jednak trochę innego rodzaju. Bogacze żyją inaczej niż my. Nie wiem, nigdy nie byłam bogata. To ekscytujące być częścią ich świata. Przyglądać się, jak żyją. Hans, martwię się o ciebie. Dlaczego? Świetnie sobie radzę. Tyle może się zdarzyć. Chodzisz do kościoła? No jasne, kiedy tylko mogę. No to dobrze. Zastanawiam się nad wyjazdem do Paryża. Paryż jest tak daleko, dlaczego tam? Ponieważ kelner nigdy nie będzie najlepszy, nie osiągnie mistrzostwa w zawodzie, jeśli nie będzie znał języka francuskiego i francuskiej szkoły obsługi. Ale ty nie mówisz po francusku. Trochę się już nauczyłem, a w Paryżu nauczę się jeszcze więcej. Hans, proszę, porozmawiaj z księdzem w Monachium, zanim wyjedziesz. Nie martwiłabym się tak bardzo. Paryż, tak? Piękne miasto, Hans, ale też bardzo zepsute. Jadę tam, żeby nauczyć się języka i francuskiego stylu obsługi. Rozumiem. A co z pieniędzmi? Życie w Paryżu sporo kosztuje. Trochę mam, chociaż niewiele. Więc podam ci pewien adres. To miejsce, gdzie młodzi ludzie, tacy jak ty, mogą niedrogo mieszkać w dobrych, przyzwoitych warunkach. Proszę, jedź pod ten adres, kiedy dotrzesz do Paryża. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Kelnerów, ulica Royal, numer 9. Mają ośrodki w każdym większym mieście i naprawdę można tam tanio mieszkać. Oczywiście będą próbowali cię nawrócić. Nawrócić? Dlaczego? To kwestia doktryny.
rozumieją Biblię trochę inaczej niż my. Uważają, że wymaga ona od nas większego zaangażowania. To znaczy, o co właściwie chodzi? Dowiesz się, jak się tam znajdziesz. Ale to naprawdę jest dobre miejsce. Pociąg dotarł do Paryża późno w nocy. Jeszcze na dłuższą chwilę zatrzymał mnie celnik. W końcu wsiadłem do bryczki i podałem woźnicy adres. Woźnica szybko się zorientował, że jestem cudzoziemcem i nie znam Paryża. I zamiast jechać pod wskazany adres, wysadził mnie w bardzo niezwykłym miejscu. Ho, ho. Widzę, że ma pan ze sobą walizkę. Zamierza pan zatrzymać się na dłużej? Czy to jest Stowarzyszenie Chrześcijańskich Kelnerów? O nie, proszę pana. Jak pan powiedział? Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kelnerów. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Przyniosę panu coś do picia. Proszę, proszę usiąść. Nie. Raczej nie. Poczekaj, nie odchodź, zaczekaj. Kilka ulic dalej zobaczyłem niewielki zakład pralniczy, w którym nadal paliło się światło, a jakiś mężczyzna siedział przy biurku, choć było już dobrze po północy. Potrzebowałem zapytać o drogę, więc wszedłem do środka. Rozumiał mnie, więc opowiedziałem swoją historię. Tak, coś ci powiem, młody człowieku. Miałeś dużo szczęścia, że udało ci się stamtąd wyjść. Wiesz, co mogło się stać? Nie, proszę pana. Mogłeś zostać odurzony i obrabowany, a potem nieprzytomny wywieziony do jakiegoś parku. Nie. Ależ tak, to na porządku dziennym. Ale to jeszcze nie wszystko. Pewnie po jakimś czasie w parku znalazłby cię żandarm. Zabrałby cię na posterunek, a tam wręczono by ci papier do podpisania. Czyta pan po francusku? Nie. A no właśnie. A ten papier, wiesz, co by to było? No, nie mam pojęcia. Zgłoszenie do Legii Cudzoziemskiej. Do Legii Cudzoziemskiej? Tak, proszę pana. Jutro o tej porze byłbyś w drodze do swojej jednostki w Arabii Saudyjskiej, zwerbowany na 5 lat. To straszne. Oczywiście. Ale jak myślisz, skąd biorą chętnych? Dlaczego większość żołnierzy to Niemcy? Tak, Niemcy. Miałeś dużo szczęścia, drogi panie. Bardzo dużo szczęścia. Wynająłem uczciwego woźnicę, który zawiózł mnie na Rue Royale, gdzie się okazało, że Stowarzyszenie Kelnerów przeniosło się w inne miejsce. W końcu znaleźliśmy nową lokalizację w pobliżu Pól Elizejskich. Tej nocy przygotowali mi posłanie na materacu na podłodze, a rano czekały mnie kolejne niespodzianki. Wszystko to wydawało mi się trochę dziwne. Następny dzień zaraz po śniadaniu zaczął się od wspólnego czytania Biblii. Byli tam mężczyźni z różnych krajów Europy. Na ścianie wisiał plakat z hasłem: Gdzie spędzisz swoją wieczność? Nazajutrz rozmawiałem o tym z pastorem. A ty nie zadajesz sobie takiego pytania? Raczej nie. W końcu to Kościół ma się o to dla mnie zatroszczyć. Biblia nic takiego nie mówi, Hans. Naprawdę? Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Nie mówi: błogosławiony mąż, który polega na Kościele, ani na czymkolwiek innym stworzonym przez człowieka. Pastor jest przeciwko Kościołowi? Nie, Hans. Jestem absolutnie za Kościołem. Ale Kościół nie może cię zbawić. Tylko krew Jezusa może to uczynić. Rozumiem. Na pewno? No właśnie, nie jestem pewien. W pierwszym liście Jana, rozdział 2, wiersz 2, jest napisane: On ci jest przebłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Bóg posłał swojego Syna, żeby umarł za nas, i tylko dzięki wierze w Niego możemy wejść do Bożego Królestwa. Rozumiem. No i co?
Czy pytanie na plakacie nadal wydaje ci się dziwne? No nie, chyba nie. Przez cały mój pobyt w Paryżu mieszkałem w domu kelnera i często zastanawiałem się nad sprawami, o których mówił mi pastor. Również nad tym pytaniem z plakatu. Gdzie spędzisz wieczność? Kiedy już podszkoliłem język i nauczyłem się francuskiego stylu obsługi klienta, wróciłem do Wiednia, a potem do domu w Bawarii, żeby zobaczyć się z rodziną. To opowiadaj, mój cygański synu, jak podobał ci się Paryż? Jak powiedział ksiądz z Monachium, to bardzo piękne miasto, ale też bardzo zepsute. Od razu po przyjeździe dorożkarz zawiózł mnie w takie miejsce, skąd mogłem już nie wrócić. Ale uciekłem. Tak, pisałeś mi o tym. I mam nadzieję, że nie zamierzasz tam wracać. Nie. Nauczyłeś się języka? Wystarczająco, by pracować w dobrej restauracji. I co zamierzasz? Wracasz do Wiednia? Byłbyś bliżej domu. Nosi mnie, mamo. Chyba wybiorę się do Londynu. To jeszcze dalej. I znowu będziesz musiał nauczyć się języka. Światowej klasy kelner powinien znać kilka języków. Zdziwiłabyś się, ile języków można było usłyszeć w tym ośrodku, w którym mieszkałem. A z angielskim jestem już trochę osłuchany. Jak dobrze, że właśnie tam udało ci się zatrzymać. Tak. Modliliśmy się tam i czytaliśmy Biblię. I dało mi to sporo do myślenia. W marcu 1911 roku przyjechałem do Londynu, gdzie w dużym hotelu zostałem odpowiedzialny za spiżarnię. Znów mieszkałem w chrześcijańskim ośrodku dla kelnerów. Latem w Regent's Park organizowaliśmy spotkania dla mieszkańców Londynu. Im częściej słuchałem Ewangelii, tym mocniej uświadamiałem sobie, że nie jestem zbawiony. Pytanie z plakatu nie dawało mi spokoju. Gdzie spędzisz wieczność? To, co usłyszałem pewnego czerwcowego popołudnia, głęboko mnie poruszyło. Siedzieliśmy w naszym domu w grupie kilku mężczyzn, którzy kolejno opowiadali, w jaki sposób Bóg zmienił ich życie. Poczułem wielki smutek z powodu moich grzechów i w którymś momencie ukląkłem. Boże, byłem w wielu miejscach i wiele widziałem, ale z tym, co mają ci mężczyźni, jeszcze się nie spotkałem. Też chciałbym to mieć. Żałuję za moje grzechy przeciwko Tobie. Przepraszam, że tyle razy Ci się opierałem. Chciałbym przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Chciałbym być pewny, że spędzę wieczność z Tobą. Proszę Cię, zbaw mnie w imię Jezusa. Od tamtej chwili Bóg dał mi pokój i radość, a moje zaufanie do Niego ciągle się pogłębiało. Pan poprowadził mnie tak, że wyjechałem z Europy tuż przed wybuchem I wojny światowej. Najpierw z Londynu pojechałem do Genewy. Miałem bardzo mało środków do życia, więc zwróciłem się do Boga. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Panie, proszę, pomóż mi znaleźć pracę. Ufam Ci, Boże. Trzy dni później do domu kelnera przyszedł telegram z prośbą o dwóch pracowników mówiących po angielsku. Niedługo potem pojechałem pociągiem do Marsylii, by wejść na pokład liniowca Santa Anna, pływającego między Neapolem, Marsylią a Nowym Jorkiem.
Nieźle dmucha. Tak, proszę pana. Przyglądam ci się od dłuższej chwili, młody człowieku. Ta jadalnia kołysze się jak szalona. Wszyscy pochorowali się albo są ciężko przerażeni. O, widzisz? Wszystko wokół nas trzeszczy i się rozpada. Tak, to bardzo silny sztorm. Owszem, to bardzo silny sztorm, ale mnie chodzi o to, że ty jesteś niewzruszony jak góra lodowa. Na pana miejscu nie wspominałbym o tym na morzu. No tak, w każdym razie chciałbym poznać twój sekret. Na czym to polega? Nie ma żadnego sekretu. Jestem chrześcijaninem. Ja też. W każdym razie chodzę do kościoła. Więc wystarczy zaufać Bogu i rozważać Boże obietnice zawarte w Biblii. Jak choćby ta z psalmu 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Po trzech rejsach w obie strony zatrzymaliśmy się na dłużej w Nowym Jorku. Tam, ponieważ z pokładu drugiej klasy znikła część obrusów i zastawy, obcięto nam kelnerom pobory o 20 franków miesięcznie. To nie było fair, więc opuściliśmy statek i napisaliśmy do dyrekcji linii list, w którym wyjaśniliśmy nasze motywy. Jednocześnie zwróciłem się o pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Kochana mamo, chciałbym zostać w Ameryce. To wspaniały kraj, w którym panuje wolność i gdzie chciałoby osiąść wielu Europejczyków. Złożyłem już dokumenty i przeszedłem kontrolę imigracyjną. Mój angielski jest na tyle dobry, że nie odesłano mnie do Ellis Island, gdzie musiałbym czekać. Właśnie zapłaciłem podatek imigracyjny. Bóg mi błogosławi, mam dobrą pracę jako kelner w dużym hotelu w Nowym Jorku, więc już wkrótce będę mógł ci wysyłać pieniądze. A ty możesz do mnie pisać na ten adres. Kochany Hans, bardzo za tobą tęsknię, ale dobrze, że cię tu nie ma. W Europie jest teraz wojna i dziękuję Bogu, że nie musisz przechodzić przez to wszystko, przez co przechodził twój ojciec. Lekarze mówią, że on długo już nie pożyje. Ponieważ Ameryka nie przyłączyła się do tego szaleństwa, mam nadzieję, że będziesz mógł do mnie pisać. Jeszcze raz dziękuję Bogu, że wyprowadził cię bezpiecznie z Niemiec. Minęło wiele lat, moi rodzice odeszli, a ja nadal pracowałem w najbardziej ekskluzywnych hotelach w Stanach Zjednoczonych. Już jako starszy człowiek osiadłem w Chicago, a Bóg również i tam mnie używał. Pewna sytuacja szczególnie zapisała się w mojej pamięci. Jeden z hotelowych gości, którego dość często widywałem, leżał w łóżku złożony grypą, a jego lekarz bezradnie rozkładał ręce. Nie z powodu jego choroby, ale z powodu pijaństwa. Proszę. O, mój ulubiony kelner. Jak się cieszę, że cię widzę. Najwyższy czas na kolejną butelkę. Ta z rana jest prawie pusta. Nie mam butelki, proszę pana. No to co tu robisz? Pański lekarz zaczepił mnie w holu i poprosił, żebym z panem porozmawiał. Więc? O co chodzi? Co takiego wiesz, czego on nie wie? Wiem, że codziennie wypija pan kwartę whisky. No i co? Chory potrzebuje lekarstwa. Lekarz chciałby, żeby przestał pan pić. Prosił mnie, żebym pana ubłagał, skoro jego nie chce pan słuchać. W porządku. Starałeś się. A teraz przynieś butelkę. Jeśli mogę, proszę pana. Starzeję się. Ale dawniej dużo podróżowałem po świecie i poznałem wielu wspaniałych ludzi. Mówię kilkoma językami, a do swoich przyjaciół zaliczam kilka osób z najbogatszych i najsławniejszych rodzin w tym kraju. Ale to wszystko nie znaczy nic. W porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa i przyjęciem Go jako swojego osobistego Zbawiciela.
Rozumiem. Dorabiasz jako kaznodzieja. Nie, proszę pana. Nie jestem kaznodzieją, tylko kelnerem i chrześcijaninem. Jeśli mogę. Jest pan jeszcze młody. Ciągle w kwiecie wieku. Widziałem pana rodzinę, kiedy dawniej zatrzymywaliście się u nas. Proszę pomyśleć o swojej żonie, o swoim synu. Naprawdę chce ich pan osierocić? A co z panem? Co ze mną? Gdzie spędzi pan wieczność? Gdzie ja... Co? Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Możesz spędzić wieczność z Nim w niebie, jeśli będziesz żałował za swoje grzechy i poprosisz Go, żeby cię zbawił. Tylko tyle? Nic więcej. Jezus powiedział, gdyż Syn Człowieczy przyszedł, by szukać i zbawić to, co zginęło. Obiecaj mi coś. Zrób to dla siebie, dla twojej żony i syna. Co takiego? Odstaw teraz tę butelkę. Spróbuję. Obiecujesz, że już po nią nie sięgniesz? Postaram się. Dobrze. W szufladzie jest Biblia. Zacznij ją czytać. To mogę obiecać. Dobrze. A teraz przyniosę trochę octu i chrzanu, żeby oczyścić twoją głowę. To stary przepis mojej babci, który zawsze działa. To była najbardziej radykalna lekcja, jaką dałem komuś w życiu. Ale to Boże Słowo i modlitwa zmieniły tego człowieka. Następnego dnia jego lekarz powiedział mi, że był trzeźwy i czytał Biblię. Pewnego wieczoru poszedłem do Pacific Garden Mission, żeby tam usłużyć. Przedstawiłem swoje świadectwo, a potem rozmawiałem z człowiekiem, który reżyserował Wyzwolonego. Piękne życie miałeś. Bóg bardzo mi błogosławił. Teraz mam już ponad 70 lat. Poświęciłem swoje życie służbie Bogu i innym. Pozwolisz nam adaptować twoją historię dla Wyzwolonego? Boję się, że mógłbym wpaść w pychę, kiedy ludzie poznają moje nazwisko. Dlaczego? Ponieważ jestem tylko zwyczajnym człowiekiem. Nie chcę, by mnie gloryfikowano. Nie mnie, tylko Boga. To On przeprowadził mnie przez te wszystkie czasem bardzo ciężkie chwile. Jeśli zmienisz moje nazwisko, możesz opowiedzieć moją historię. W programie numer 2996 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Johna Sztera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami, zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.